Cześć, siemanko. Dzisiaj trochę inne otoczenie, nie w bloku, ani nie tam w domu na wsi, przy tamtych roślinach. Co my tu mamy? Mamy działeczkę ROT. Ostatnio na dniach zostałem jej właścicielem. I trochę będziemy tutaj na pewno parę odcinków pracować. Jak widzicie, trochę pozarastało jakieś tuje, orzech, różnego tam rodzaju, jakieś tam porzeczki, winogrono, trochę krzaków różnych. Z jednej z tej strony właśnie, co pokazuje, nie jest ogrodzone, gdzie trzeba ogrodzić. Tam kawałek siatki jest takiej starej, tu było coś, jakieś ogrodzenie. O, będzie trzeba to zniszczyć wszystko, tutaj skuć, bo jest zabetonowane. O, pełno takich krzaczorów. Parę lat już podobno nie było to, jak rozmawiałem z właścicielem poprzednim, nie było dbane o to. Będzie trochę roboty, ale sądzę, że jak spojrzycie na to wszystko, co tu widzicie, do czerwca się wyrobimy. Na pewno. Po pracy będzie się pracowało trochę. Co tu będzie na pewno do roboty? Na pewno wycięcie większości tych tui. Świerk też mogę wyciąć, patrzyłem, obwód ma mały. Tutaj orzech. Tam macie też jakieś krzaki, nie borówki, tylko porzeczki trzeba wyciąć. Winogrono jedno może zostawię, albo i nie, zobaczę jeszcze. Też trzeba będzie powycinać, bo jak widzicie, to jest wszystko przerastane. Chociaż dobrze o tyle, że było koszone, więc nie jest strasznie z ziemią, ale jest jak, nie wiem, tego nie będzie widać, ale jest grząska bardzo. Nie wiem, czy nie będę musiał wszystkiego skopać, ale najwyżej to będę kawałkami robił. Też jakieś krzaki do wycięcia. No mówię, ogólnie jest, działka jest taka do pracy. Specjalnie taką kupiłem, bo też w tych blokach siedzę i po prostu mi się nudzi, a tak to będę przychodził raz na godzinę, dwie, trzy, zależy ile będę miał czasu i powoli sobie to zrobię. Domek. Papa była kładzona ze 2-3 lata temu podobno. Konstrukcja drewniana, fundamenty porządne. Tutaj słupki też wszystko stabilnie siedzi, więc można powiedzieć, że ganek już jest, znaczy te słupki, szkielet jest postawiony. Tu jest wszystko drewniane i dykta. O, trochę już odchodzi. Mówię, niedbane okna, wystarczy też jakoś może odmalować. Zobaczymy, jakim są stanie dokładnie w innych odcinkach. I będę prawdopodobnie bijał to deskami. Ale jak to dokładnie jeszcze będzie i jak to ma wyglądać, to zobaczymy w przyszłych odcinkach, bo sam jeszcze nie mam jakiegoś planu koncepcyjnego. Na pewno pierwsze odcinki, jakie wpadną, to jest tak. Ogrodzenie z tej strony, bo pieska będę chciał brać, więc żeby nie leciał do sąsiada na działkę. Ogrodzenie z tej strony, co tu widzicie. Później będę wycinał krzaki na pewno. No może wytnę jeszcze to, ten tutaj krzak, z tego względu, że będzie mi przeszkadzał, jak będę tutaj kopał. Bo to trzeba, wiadomo, w miarę też zrobić, żeby nic nie przechodziło pod siatką, żeby ona była stabilna, więc to też pewnie będzie do wycięcia. Drzewka owocowe pewnie gdzieś zostawię, może z jedno albo z dwa, a jak zostawię, to i tak je wezmę na tył. Bo tutaj, wiecie, jak chcę, żeby tutaj z przodu była taka bardziej prezentacyjna część. Tutaj z tyłu jest trochę gorzej. Jak widzicie, jakieś też krzaki są. Kompostownik trzeba zrobić, bo poprzedni właściciel wszystko wrzucał tu do dołu i tu są wszystkie te trawy i w ogóle, więc to wszystko jest takie grząskie. Trochę mchu rośnie, więc też będzie trzeba glebę przygotować. Pełno korzeni wykopać. Tam z tyłu jest taka mała komóreczka, fajnie. Bo też dostałem tu różne szpadle, łopaty, kosiarki i takie sprawy. No dobra, to by było na tyle. Piszcie, co sądzicie o takim pomyśle. Jak myślicie, wyrobię się z ogarnięciem tego do jakiegoś czerwca, czy się nie wyrobię? Bananów trochę tu będzie, na pewno będzie miejsca. O proszę, pomocnik jeden, drugi jest. To by było chyba na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Kiedy on będzie? Jeszcze nie wiem. Prawdopodobnie zacznę już pracę w następnym tygodniu, jak będzie pogoda. Dobra, to trzymajcie się. Do następnego.
Cześć.